Nie mogę już sobie dziecko innej roboty znaleźć, tylko sprzątanie w szkole. O matko, i my to wszystko znowu musimy sprzątać? No, i tak codziennie. Dzień świstaka. Taki nauczyciel, to ma dobrze. Weźmie dziennik pod pachę, pójdzie na lekcję, tam pogada trochę, odpocznie po wyruchę i po robocie. Chyba tak lekko to nie mamy. Nie każdy się nadaje, żeby pracować w tym zawodzie. No, płaczko. Ja tu tyle lat pracuję, że sama bym mogła poprowadzić każdą lekcję. Każdą? No taki polski na przykład. Przecież od tych tam polski gadał. No to gadałabym tak samo, tylko że za pieniądze. A matematyka? Tam trzeba umieć liczyć. Jak się całe życie liczy, żeby do pierwszego starczyło, to żadna matematyka człowiekowi nie straszna. A religia? Religia to najprościej. Religia, cały kościelny to ma nasz planiec. W grudniu rolaty, w maju nabożeństwa majowe. No a w styczniu co? A w styczniu modlitwy za zdrowie dyrekcji. No rzeczywiście, to nie trudne. A pewnie pieniądze z tego niezłe, nie? Widziałam te auta zapakowane przed szkołą. Te auta? Auta to są uczniowskie. Nauczycielskie stoją na parkingu podziemnym. Mamy parking podziemny? No, ani mi to, ani słychu. Chyba zlaczka drą. O matko, to kiepsko się wiedzie na mamy. Dlatego ty tam gotowa na kołytarzu. No, i zawsze tak było, że biedni. Przed wojną to był oddział pożenić się z nauczycielką. Czytałam kiedyś taką jedną książkę, że w nauczycielce zachował się bogaty dziedzic, ale nie mógł z nią być, bo ona była biedna jak myszka ścierna, a on miał super furę. Kabriolet? Nie, po pustki cztery konie. I tak się gwiazdka przyjęła, że złapała w szkole prąd i umarła. Biedni ci nauczyciele. Nie bardzo. Przyzwyczajili się jak bakterie do antybiotyków. A z jaką radością śpiewają hymn nauczycielstwa polskiego. Chcecie posłuchać? Szybcy i wściekli, dodając własne pomysły racjonalizatorskie. Był
Piotruś, informatyk, też od dziecka zwracał późniejsze zainteresowania. O, to pewnie komputery go interesowały. A gdzie tam? Wątki erotyczne w głowach. No właśnie, ja to bym chciała być nauczycielką, bo podobno uczniowie się często w nich podkochują. Jakie to musi być miłe, tak po 40. Thank you.
nauczyciele lekko. Uczniowie wagalną, kasa kiepska, no i kwiatki powiedzę. Co im właściwie trzyma w tym zawodzie? Tak sobie myślę, że ten zawód nauczyciela to taki trochę podobny do naszego. My musimy mieć zdrowy kręgosłup, a oni muszą mieć zdrowy kręgosłup moralny. I uczą tych zasad moralnych, chociaż tak trudno dzisiaj na wszechu nowym czasom trwać.